Przeprowadzone w maju 2014 roku ogólnopolskie badania wykazały, że 90% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego optymistycznie ocenia akcje proekologiczne i lubi wędrówki piesze. W województwie kujawsko-pomorskim mamy ponad 3000 szlaków turystycznych pieszych oraz ponad 2000 szlaków turystycznych rowerowych. Są to szlaki, które prowadzą po terenach szczególnie wartych oglądania dla turystów, a także na łonie prowadzą także tam, gdzie można odkrywać skarby natury. Szlaki turystyczne są prowadzone przeważnie poza miastami, po to, żeby mieszkańcy miast mogli korzystać z natury i z walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd Marszałkowski co roku organizuje konkursy grantów dla organizacji pożytku publicznego i w ramach tych konkursów odbywają się rajdy dla dzieci, dla młodzieży szkolnej właśnie po województwie kujawsko-pomorskim oraz szlakach turystycznych województwa. Mieszkańcy m.in. Włocławka wiedzą, jakie funkcje pełni szlak turystyczny, znają zasady poruszania się wyznaczonymi drogami po szlakach i są przekonani, że właśnie tak warto spędzić wakacje. Dużą popularnością cieszy się turystyka aktywna we Włocławku ze względu na Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy, ścieżki rowerowe zarówno w mieście, jak i właśnie na terenie parku są bardzo popularne wśród turystów. Oprócz tego Wiślana Trasa Rowerowa wzdłuż Wisły po województwie kujawsko-pomorskim. Jest naprawdę bardzo dużo bardzo ładnych miejsc, które warto zobaczyć z rowerowego siodełka. W wyniku badań prowadzonych w ramach czwartej edycji programu Po stronie natury powstał specjalny raport, który pozwolił stworzyć kodeks turysty. Wyniki badań wykazują jednoznacznie, że szlaki pełnią ważną rolę ekologiczną, ułatwiają świadome poznanie i uczenie się przyrody, a przede wszystkim pozwalają na odpowiedzialne obcowanie z naturą. Tam przez las, tam bardzo atrakcyjnie jest, ładnie, elegancko. No, tam się, teraz wieńc rozbudowany jest, hotele bardzo ładne, sanatorium bardzo ładnie. Jest coś wspaniałego. Bardzo. Rowerowe zwłaszcza. A w jakim kierunku? Ja na przykład na Wikaryjskie jeżdżę nieraz. Nieraz robiliśmy takie wspólne wycieczki do Ciechocinka. I później promem do Bobrownik i z powrotem. Chodzimy na Michelin na pieszo z mężem dwa razy dziennie. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.